Sezon można podsumować, był w moim wykonaniu, w wykonaniu moich psów bardzo dobry, wszystkie cele udało się zrealizować. I tak od początku, zaczęliśmy ten sezon już w październiku, 1 i 2 października właśnie wystartowaliśmy na pierwszych zawodach Pucharu Polski w Drylandzie, czyli w warunkach bezśnieżnych, potem żeśmy się przygotowywali całą jesień, łącznie z Mistrzostwami Polski, gdzie zdobyłem 2 złote medale. Później pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy w Drylandzie, gdzie zdobyłem 2. miejsce, srebrny medal. I potem zaczęło się pasmo sukcesów właśnie już na śniegu, gdzie psy odpaliły z formą, tak jak miało być. I wszystkie zawody, na które pojechaliśmy, zaczęliśmy w swojej klasie wygrywać. Zakończyliśmy ten cykl zawodów Mistrzostwami Europy, gdzie zrobiłem złoty i srebrny medal. Najważniejsze starty w tym sezonie to Mistrzostwa Europy. Złoto w klasie D2 za przęgi z 2 psami i srebro w czwórtkach to doskonały wynik. Nie napalałem się na złoto w klasie z 4 psami, gdyż mój jeden lider nie biegał, bo chorował. Udało się wytrenować go na tyle, że czwórka zdobyła srebro. A z 2 poszło zgodnie z planem, zdobyłem złoto. Teraz byłem na ostatnich zawodach, gdzie w klasie też zdobyłem złoto. I szykujemy się do ostatnich zawodów Pucharu Świata 4-5 marzec w austriackim Sportgasteinie. W swojej klasie czarne diabły, psy rasy grenlandzkiej nie mają sobie równych. Kilka lat temu Stawowczyk zdecydował się właśnie na psy rasy północnej i od tego czasu starty to nieustające pasmo sukcesów. Zaczynałem generalnie w tym sporcie na psach rasy Siberian Husky. W 2008 roku zapadła decyzja jednak, żeby przejść na psy grenlandzkie i to była najlepsza decyzja chyba w moim życiu, gdyż odkąd kupiłem 2 psy grenlandzkie, zaczęło się moje pasmo sukcesów i od 2009 roku nie schodzę z pudła. Generalnie moje psy w Europie są najlepsze, gdyż moi konkurenci, którzy właśnie kupili ode mnie psy, też są na pudle teraz. Właśnie to teraz było potwierdzenie Wincel na Mistrzostwach Europy, gdzie 1-3 miejsca zajęły moje psy. Czyli to jest z tej hodowli, tak? Tak, dokładnie tak. Czarne diabły skutecznie ścigają się z rasami z założenia szybszymi. Na ostatnich zawodach we Frauenwaldzie w Niemczech startowaliśmy w klasie właśnie otwartej, gdzie wszystkie psy były skupione, cała klasa D była skupiona w jednym worku. Wystartowało 15 zawodników, w większości na Siberian Husky i udało się właśnie w tej klasie Ofen zająć 3 miejsce, co jest bardzo dużym sukcesem moich psów. No bo warto tutaj zaznaczyć, że tak naprawdę te psy północy nie są w takich rozgrywkach faworytami, bo faworytami są psy tak naprawdę takiej, powiedzmy, mieszanej rasy. Tak, jest to właśnie w ten sposób, jest to właśnie sukces właśnie w tym polega, tak, że mimo to, że ma się wolniejsze psy, jestem w stanie konkurować z najszybszymi. Maszer z Podbełchatowa to znana postać w świecie tej dyscypliny sportowej.